Witam serdecznie zniecierpliwionych czytelników Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, zniecierpliwionych, że jeszcze do tej pory nie mieli możliwości zapoznania się z najnowszym numerem. Wybuchła wojna, musieliśmy się zająć innymi rzeczami. Natomiast już nowy numer dociera. Co w nim? Fantastyczna rozmowa z profesorem Eliotem Cohenem, jednym z najwybitniejszych amerykańskich strategów, o tym, jakie będą konsekwencje tej wojny. Przeprowadziłem ją w zasadzie na kilka godzin przed jej wybuchem, więc można skonfrontować szerszy, strategiczny plan z tym, co się rzeczywiście dzieje. Bardzo zachęcam. Oprócz tego mówimy o Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Thomas Gröninger i Philip Remmler. Thomas Gröninger, były sekretarz generalny organizacji. Philip Remmler, jeden z najwybitniejszych amerykańskich dyplomatów specjalizujących się w problematyce OBWE, poświęcili nam swoje teksty, poświęcili teksty tej organizacji. Co w niej nie funkcjonuje? Dlaczego? Dlaczego to jest organizacja w kryzysie? To są główne tematy ich refleksji. Oprócz tego piszemy o zamachach stanu w Afryce. Jak się dokonywały, co z nich wynikało. Jędrzej Czerep, jeden z najlepszych analityków w Polsce, zajął się tym tematem. Serdecznie zachęcam do tej jego refleksji, jego zapoznania się z jego oceną. Oprócz tego piszemy o, oczywiście, wojnie, piszemy o Ukrainie, piszemy o stanowisku Wielkiej Brytanii oraz innych państw sojuszniczych w odpowiedzi na rosyjską agresję. Jak się kształtuje ich polityka? W jaki sposób oceniają te wydarzenia? Serdecznie zapraszam do zapoznania się z najnowszym numerem Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego.